układzie sił na świecie. Widzimy ostatnio na Bliskim Wschodzie duże przyspieszenie dyplomatyczne. Negocjacje Arabii Saudyjskiej z Iranem dały początek rozmowom w sprawie Jemenu. Także wczoraj rozmawiano na temat przywrócenia członkostwa Syrii w Lidze Państw Arabskich. I także zastanawiamy się, czy nastąpi próba unormowania sytuacji w Libanie. Dlatego zaprosiliśmy do programu pana Tomasza Rydelka z Pulsu Lewantu, z którym porozmawiamy na temat tych wszystkich zmian. Czy to Chiny można uznać za ten spiritus movens? Ja bym do tego tak nie podchodził. To oczywiście, jeżeli spojrzymy na tą normalizację relacji między Arabią Saudyjską a Iranem, to porozumienie w tej sprawie było podpisane w Chinach. Natomiast to nie jest tak, że Chińczycy odegrali tutaj jakąś dużą rolę, jeżeli chodzi o mediatora, bo tak naprawdę rozmowy między Arabią Saudyjską a Iranem toczyły się od 2021 roku, bo to były spotkania i w Iraku, i w Omanie, więc z tego porozumienia obie strony, i Saudowie, i Irańczycy, bardzo aktywnie poszukiwali. No natomiast oczywiście Chińczycy tutaj pojawili się w tym procesie i jeżeli spojrzymy na też wydarzenia, które były później, bo ostatnio mieliśmy na przykład takie spotkanie techniczne między szefem MSZ-u Arabii Saudyjskiej i Iranu i to też spotkanie odbyło się w Pekinie. Także widać, że na pewno Chińczycy, ta ich rola na Bliskim Wschodzie być może ewoluuje i być może będą nastawieni, żeby bardziej tutaj aktywnie działać na polu dyplomatycznym, natomiast no wiadomo, na innych polach oprócz gospodarki i polityki, jeżeli chodzi na przykład o strefę tutaj, taką sferę wojskową stricte, to Chin tak naprawdę na Bliskim Wschodzie nie ma, więc nie oceniałbym tego po prostu, że to jednak Chińczycy tutaj odgrywają kluczową rolę, bardziej wydaje mi się, że to jest kwestia tego, że jednak tutaj poszczególni regionalni gracze też poszukują porozumienia, poszukują tego, żeby jednak kreować region samodzielnie, no bo też Saudowie widzą, że na przykład ta polityka amerykańska wobec Iranu no, generalnie nie działa, a też zwłaszcza jest, można powiedzieć, taki dość spory rozdźwięk się pojawił między tą obecną administracją Joe Bidena, a właśnie arabskimi przywódcami, bo w momencie, gdy w Białym Domu zasiadał prezydent Trump, i ta polityka była mocno konfrontacyjna wobec Iranu, no to wiadomo, podobało się to krajom arabskim. Natomiast teraz, gdy jednak Joe Biden to te sankcje nałożone już na Iran pozostawił, poszukiwał porozumienia, tego porozumienia nie znalazł z Iranem i generalnie ta polityka jest mało jednolita Ameryki wobec Iranu, no to wiadomo, że też tutaj Arabowie zauważyli, że no jest po prostu nieskuteczna, tak, że trzeba szukać jakiegoś alternatywnego wyjścia w jakiejś układance, w której nie będzie właśnie Amerykanów. No to właśnie część obserwatorów podkreślała to, że to jest właśnie ten efekt nieobecności Stanów Zjednoczonych. Niektórzy właśnie stąd moje pytanie o Chiny, czy Chiny nie wchodzą tutaj na miejsce Stanów Zjednoczonych. Pamiętamy jeszcze końcówkę kadencji prezydenta Donalda Trumpa, gdzie mieliśmy do czynienia z porozumieniami abrahamowymi, które nabrały rozpędu i też doprowadziły do pewnych jakichś normalizacji i relacji na Bliskim Wschodzie. Ale z drugiej strony, no właśnie, czy w jednym z odcinków wcześniej rozmawiałem z doktorem Witoldem Sokałą, który na temat właśnie tego, czy Bliski Wschód będzie bardziej prochiński, bardziej amerykański, kto tam będzie rozgrywał, rozdawał kartę, tak, to będzie tym hegemonem, który do tej pory, tą rolę pełniły do tej pory Stany Zjednoczone. No, doktor Sokała uważa, że to jest właśnie ten czas emancypacji Bliskiego Wschodu, że ani chiński, ani amerykański, tylko właśnie bardziej swój, tak? Próbujący równoważyć te różne potęgi, które próbują mieć wpływ. Zgadzam na nawet Bliski Wschód, a jednocześnie w momencie, gdy podpisano to porozumienie właśnie w Chinach między Arabią Saudyjską a Iranem, też napisałem komentarz właśnie na stronie Układu Sił się ukazał. I też tam właśnie podkreślałem, że to jest właśnie wzmocnienie takiej samodzielności strategicznej tych poszczególnych krajów, właśnie Arabii Saudyjskiej. To niekoniecznie trzeba odbierać, że to jest, że Arabia Saudyjska teraz przestawia wajchę z USA,
na Chiny, tak? Bo z jednej strony właśnie Amerykanie są nieobecni w regionie, region traktują powiedzmy tak drugorzędowo, trzeciorzędowo, natomiast to wcale nie oznacza właśnie, że Chińczycy wchodzą właśnie w te buty amerykańskie, no bo to tak nie wygląda, to bardziej właśnie jest taka właśnie, tak jak tutaj cytował pan pana doktora, właśnie emancypacja, tak, regionu. To teraz może porozmawiajmy, jak ta w tej chwili emancypacja Bliskiego Wschodu wygląda. To znaczy, są dwie główne siły, można by powiedzieć, Iran i Arabia Saudyjska, które w tym momencie zaczynają rozmawiać ze sobą i wracać do pewnych stosunków dyplomatycznych. No i prawdopodobnie uda się zakończyć też różne konflikty, które były wywołane pomiędzy te aspiracje Iranu do rozszerzania swoich wpływów na Bliskim Wschodzie. No tak, zdecydowanie. Jednak ta normalizacja relacji między Arabią Saudyjską a Iranem wprowadza takie odprężenie polityczne w regionie. I niektóre konflikty, mimo że one czasami są przedstawiane jako właśnie stricte konflikty Arabia Saudyjska-Iran, czyli na przykład właśnie kwestia Jemenu, gdzie ten konflikt jest trochę bardziej skomplikowany, to też te konflikty na tym zyskują i taki właśnie widzimy, że rozmowy między Arabią Saudyjską a Houthi nabrały tempa, tak samo też nabrały tempa rozmowy w sprawie przywrócenia Syrii w prawach członka Ligi Państw Arabskich. Więc z pewnością pytanie na przykład, no bo wiadomo, Syria i Jemen na pewno na tym zyskają, bo też to widzimy teraz, co się dzieje. Chociażby tydzień temu była wizyta saudyjskiej delegacji w Sanie, w stolicy Jemenu, którą kontrolują Houthi. Wczoraj mieliśmy spotkanie takie techniczne szefów MSZ-ów właśnie tutaj krajów arabskich na temat przywrócenia Syrii w prawach członka Ligi. Pytanie na przykład, czy na tym w ogóle zyska na przykład Irak, gdzie też wpływy Iranu są duże, natomiast obecnie za bardzo nie mówi się nic tutaj na ten temat. Jednak no na pewno region zyska na tym, przy czym to będzie tak bardziej, wydaje mi się, takim mocno nacechowane tak dyplomatycznie, politycznie, niekoniecznie w jakiś sposób gospodarczo, bo tak jak na przykład początkowo po tym podpisaniu porozumienia między Iranem a Arabią Saudyjską pojawiały się na przykład takie komentarze ze strony saudyjskiego szefa Ministerstwa Finansów, który mówił na przykład, że Saudowie będą inwestować w irański sektor petrochemiczny. To oczywiście to było takie robienie dobrego PR-u, natomiast no, takich rzeczy nie należy oczekiwać. I też ta normalizacja relacji, to takie odprężenie regionalne, to wszystko ma swoje granice i te granice tak naprawdę wyznaczają amerykańskie sankcje. Bo jeżeli spojrzymy na przykład, zwłaszcza widać to na przykładzie Syrii, gdzie tak naprawdę Arabowie mogą ponownie nawiązać stosunki dyplomatyczne z Asadem, te ambasady, zresztą część ambasad została już otwarta, tak na przykład ambasada Zjednoczonych Emiratów Arabskich jeszcze w 2018 roku. Natomiast powiedzmy, że Saudowie teraz wracają do Damaszku, no ale to jest decyzja taka stricte polityczna, no bo kraje arabskie nie mogą za bardzo zaangażować się w odbudowę na przykład Syrii i w jakiś sposób wzmocnienie Asada względem czy to Iranu, czy Rosji, no bo po prostu na to nie pozwalają amerykańskie sankcje. I też podobnie jest w przypadku Iranu, gdzie można dokonać normalizacji relacji, dyplomaci mogą wrócić, mogą być spotkania polityków, natomiast jakiejś współpracy gospodarczej, raz, że Iran i Arabia Saudyjska to są gospodarcze rywale, no a druga też kwestia właśnie, że jednak są te sankcje, Iran jest bardzo mocno obłożony sankcjami, w zasadzie wszystkie sektory irańskiej gospodarki są pod amerykańskimi sankcjami, więc no bardzo, bardzo ciężko by było tutaj oczekiwać jakichś radykalnej zmiany, natomiast tak jak mówię, no taka odwilż polityczna w regionie będzie. Czy to nie było właściwie tak naprawdę zmęczenie tym konfliktami i napięciem pomiędzy właśnie Iranem a Arabią Saudyjską? To znaczy Iran, oprócz tego kraje też mają swoje takie wewnętrzne problemy i inne cele. To znaczy Iran chciałby, no trawiony jest protestami od ponad roku,
Arabia Saudyjska w Jemenie, ten konflikt, który ją zaangażował, ona wielokrotnie się ubiegała już praktycznie o rozmowy i do tej pory Huti niespecjalnie byli chętni rozmawiać z Arabią Saudyjską, z tego co pamiętam. Więc czy te kraje po prostu nie chcą odwilży po to, żeby skupić się na rozwijaniu, nie wiem, gospodarki, poprawy sytuacji społecznej? Arabia ma swoje plany związane z tym Vision 2030 i no, po prostu konflikt w obecnej sytuacji nie jest na rękę, ale to nie znaczy, że mamy jakiś bardziej trwały pokój. Tak, to właśnie w ten sposób trzeba rozpatrywać, że Arabia Saudyjska podjęła bardzo ryzykowną decyzję, dokonując interwencji w Jemenie, bo wtedy też trzeba pamiętać, że tak naprawdę tę interwencję, można powiedzieć, przepchnął Mohammed bin Salman, który był wtedy taką rosnącą figurą w Arabii Saudyjskiej. I to okazało się no, całkowicie błędną decyzją, tak? Saudowie celów swoich nie zrealizowali. Mało tego, ten obóz rządowy, na czele którego stał wtedy prezydent jeszcze Hadi, został podzielony między Arabią Saudyjską a Zjednoczone Emiraty Arabskie. I tak naprawdę to takie dla Arabii Saudyjskiej, ten cały konflikt jemeński, to jest po prostu bagno, które coraz mocniej wciąga Saudów. A Saudowie, tak jak właśnie pan powiedział, mają teraz zupełnie inne cele, bo oni nastawili się właśnie bardzo mocno na to Saudi Vision 2030. Potrzebują dużych właśnie nakładów finansowych też na realizację tych no, bardzo ambitnych projektów. Niektórzy mówią, że nawet nierealnych, ale to już jest inna kwestia, ale potrzebują po prostu pieniędzy. Te pieniądze nie mogą iść już na wojnę w Jemenie, tylko muszą ich właśnie zostawać w Arabii Saudyjskiej. Więc na pewno takie też zmęczenie własną polityką wobec Jemenu, zmęczenie też polityką właśnie amerykańską wobec Iranu, bo od 2018 roku, okej, Iran został obłożony sankcjami, ale to nie przełożyło się na ograniczenie wpływów Iranu w regionie, bo też te milicje poszczególne, czy to w Iraku, czy właśnie Hezbollah w Libanie, one można powiedzieć, że są takim trochę perpetuum mobile, bo one niekoniecznie bazują tylko na finansowaniu z Iranu, niekoniecznie na tych transferach właśnie z Iranu, one mają własne interesy, często też nielegalne, tak, no bo Hezbollah na przykład przemysł narkotyków się angażuje, więc one są w stanie same się finansować i te sankcje niekoniecznie na nie wpływają, bo one i tak działają w szarej strefie, więc na pewno jest to takie duże zmęczenie, rozżalenie i też takie zwyczajne przyznanie się do błędu, tak? No bo Saudowie zdają już sobie z tego sprawę, że tyle lat walczyli w Jemenie, nic to nie przyniosło, a nawet można powiedzieć, że sytuacja Arabii Saudyjskiej jest teraz gorsza niż w momencie, gdy saudyjskie wojska wkraczały do Jemenu, także na pewno to jest tak jak właśnie tutaj było wspomniane, uznanie własnych błędów. Pytanie właśnie, na ile to wszystko będzie trwałe, bo to już jest zupełnie inna kwestia. No właśnie, to jest, jakby się skupić na samym Jemenie. No, ta sytuacja nie jest do końca tak prosta, że można teraz, skoro Iran z Arabią Saudyjską odeszło od rywalizacji takiej militarnej, to zaraz nastąpi pokój. W tej chwili rozmowy były trwały na temat trzymiesięcznego czy półrocznego, zdaje się, półrocznego zawieszenia broni, a dopiero potem mają się rozpocząć rozmowy pokojowe, a do tego mamy jeszcze trzeciego gracza, czyli tą przejściową Radę Południową w Jemenie, która w ogóle chciałaby, wcześniej postulowała separatyzm, a teraz no, może dąży do autonomii. Tak, to jest właśnie bardzo, bardzo skomplikowany konflikt i obecne rozmowy toczą się między Saudami, tak, a Huti. I to też właśnie to zawieszenie broni, tak naprawdę w zeszłym roku mieliśmy zawieszenie broni, które, jeżeli pamiętam, chyba było zawarte w kwietniu, obowiązywało do listopada, potem to upadło i generalnie teraz wracamy znowu do tego pomysłu, ale tak naprawdę te rozmowy toczą się właśnie, no bo to zawieszenie broni nie będzie jakimś niczym tutaj jakąś diametralną zmianą, bo tak jak mówię, ono wygasło w zeszłym roku, ale tak naprawdę wznowienia walk stricte nie było, więc powrót do sytuacji z zeszłego roku, ale tutaj tak naprawdę te rozmowy toczą się właśnie głównym celem Saudów jest po prostu dogadanie wycofania się z Jemenu i jednocześnie zabezpieczenie się przed jakimiś atakami Huti, żeby nie atakowali właśnie saudyjskich miast, infrastruktury energetycznej i tak dalej, i tak dalej.
Natomiast właśnie pozostaje kwestia tych południowców, którzy, tak jak właśnie Pan powiedział, oni przez długi czas wstrzymywali się z mówieniem na temat tego, że chcą niepodległości, powrotu do tego idei niepodległego południowego Jemenu i mówili bardziej o autonomii. Natomiast wczoraj chyba było właśnie spotkanie Rady Politycznej na południu i była, to też właśnie ciekawe deklaracje padły, bo padła deklaracja, że oni nie chcą secesji, oni chcą przywrócenia suwerenności południowego Jemenu. Więc pytanie właśnie, co oni, jak oni to interpretują, tak? No bo dla nas to by była raczej interpretacja tego, że oni chcą, bardziej będą optować za niepodległością właśnie, więc bardzo No bo ciekawa kwestia. No i właśnie po zjednoczeniu Jemenu południe zaczęło mieć poczucie tego, że przestali tracić kontrolę jakby nad rządem, wpływ na całość Jemenu. Tak, Ale to dokładnie. jest też ciekawe, bo to może by warto powiedzieć też słuchaczom, czy to jest grupa etniczna, jakakolwiek inna grupa, którą dałoby się wydzielić z Jemenu, czy to jest mit zbudowany wokół tego państwa i ruch bardziej tylko stricte polityczny. Znaczy, ja bym to traktował jednak bardziej jako ruch stricte polityczny, bo jeżeli spojrzymy na Hutich, to też my często mówimy, właśnie tak upraszczamy to, że to są Huti, tak? Natomiast powiedzmy z tą formacją, która tak naprawdę się nazywa Ansar Allah, to też są związane i właśnie milicje sunnickie, więc to jest bardziej takie skomplikowane, bardziej to jest właśnie nawiązywanie do tej idei tego, że ten Jemen południowy był kiedyś niepodległy i też także to nie jest taki konflikt stricte etniczny, bardziej to jest właśnie konflikt taki polityczny. Jemen ten południowy był rozżalony tym, że z jednej strony ta władza polityczna przeszła na północ po zjednoczeniu, a z drugiej strony też kwestia tego, że jednak te złoża na przykład naftowe i tak Jemenu ograniczone, no ale mimo wszystko jednak znajdują się w większości na południu i też południe tak uważa się za wyzyskiwane, więc to jest taki bardziej konflikt polityczny, ekonomiczny i tak dalej. Też pojawia się właśnie kwestia tych Zjednoczonych Emiratów Arabskich, które formalnie wycofały się z Jemenu, wycofały się z saudyjskiej koalicji. Natomiast nadal wojska Emiratów są w ograniczonym zakresie w południowym Jemenie właśnie i szkolą tych południowców, dostarczają im uzbrojenie. Więc tak naprawdę może się okazać, że te rozmowy Saudów z Huti doprowadzą do sytuacji, w której ten rozdział pod tytułem saudyjska interwencja wojskowa kończy się, a otwiera się nowy rozdział i właśnie, który już będzie bazował stricte na takim konflikcie między Huti i właśnie Emiratami. I też bardzo wtedy będzie ciekawa pozycja Arabii Saudyjskiej, bo też te niesnaski w Jemenie, ale taka rywalizacja też gospodarcza między Emiratami a Saudami się pojawia. No więc pytanie też, jak Saudowie będą się zachowywali, jak odnajdą się w tej nowej takiej rzeczywistości jemeńskiej po wycofaniu swoich wojsk. Ja to chciałem o tym wspomnieć później, ale dobrze, że Pan właśnie poruszył temat Zjednoczonych Emiratów Arabskich, ponieważ no one właśnie przy tym całym konflikcie, który teoretycznie był konfliktem Hutych i Arabii Saudyjskiej, zyskały, zdaje się, dużo właśnie współpracując z południowym Jemenem po to, żeby chyba zabezpieczyć szlaki morskie, to znaczy Emiraty stawiają, zdaje się, na handel coraz bardziej niż na wydobywanie złóż i tutaj te wyspy Jemenu Południowego, Sokotra, czy ta baza, która jest budowana, tajemnicza baza na wyspie Perim, bo tutaj są dyskusje, czy to jest baza lotnicza związana z Emiratami, czy z Arabią Saudyjską, no pozwalają Emiratom no, tworzyć jakąś swoją własną strategię. Tak, dokładnie. Ja bym właśnie postrzegał, że jeżeli chodzi o ten konflikt w Jemenie i kto na tym najwięcej zyskał, to wcale na przykład na tym najwięcej nie zyskał Iran, chociaż no, który troszeczkę jednak zyskał, no, angażując Arabię Saudyjską i że Saudowie tam tracili duże kwoty pieniędzy. Natomiast najwięcej właśnie zyskały chyba Zjednoczone Emiraty Arabskie, które raz, że one są zaangażowane tutaj w rogu Afryki, tak, na terenie Somalii. Druga jest właśnie kwestia, że one są zaangażowane po tej drugiej stronie, jeśli nie dawał mandat, właśnie w Jemenie, Sokotra, też port w Adenie, z którego właśnie separatyści z południa
wypchnęli te siły rządowe związane z Arabią Saudyjską jeszcze w 2019 roku. Więc no tak naprawdę zdecydowanie Zjednoczone Emiraty Arabskie najwięcej tutaj zyskały. Pytanie tylko właśnie, jaki jest ostateczny cel z Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Wydaje mi się, że Zjednoczone Emiraty Arabskie miały troszeczkę mniej taką pragmatyczną politykę, mimo wszystko, mniej pragmatyczną politykę niż Saudowie w Jemenie, no bo na przykład Saudowie tutaj wspierając ten obóz prorządowy wspierali też taką jemeńską odnogę Bractwa Muzułmańskiego, partię Al-Isla. Natomiast właśnie Emiraty odżegnywały się współpracy z tą partią i bardziej stawiały na południowców. No więc ciekawe właśnie, jaki tu jest ostateczny cel, bo tak jak mówiliśmy na temat właśnie południowców, my też do końca nie wiemy, czy oni chcą tej autonomii, czy oni chcą niepodległości. Na pewno bardzo, bardzo teraz będzie ciekawa sytuacja w Jemenie i będzie bardzo ciekawie to wszystko obserwować, jak to się zmienia, bo na pewno tutaj idzie jakaś zmiana. Saudowie zdecydowanie chcą. Już oni wcześniej byli nastawieni na wycofanie się z Jemenu, a teraz to nowe otwarcie z Iranem im dużo ułatwiło. I też takie wsparcie jest ze strony dyplomatycznej, ze strony Teheranu, żeby jednak było porozumienie między Hutami a Saudami. Także pytanie, jak to wszystko będzie wyglądało już tutaj w takiej perspektywie post-saudyjskiej w Jemenie. No to teraz może przejdźmy do Syrii. Czy Syria, dzięki tym rozmowom, które odbyły się wczoraj, powoli wraca do polityki międzynarodowej. No nie tylko tym rozmowom, bo też były rozmowy pomiędzy w towarzystwie Iranu, Turcji, w Rosji, tak? Więc te rozmowy akurat toczą, podobne formaty toczą się przez cały konflikt syryjski. No, to może akurat to nie jest zmiana, no, ale zmiana, jeśli chodzi o Ligę Państw Arabskich, może przywracać jakby Syrię do międzynarodowego świata. No tak, zdecydowanie. Syria została zawieszona w prawach członka Ligi Państw Arabskich jeszcze w 2011 roku, czyli tak naprawdę na początku wojny domowej. I poszczególne kraje Zatoki bardzo mocno też angażowały się w finansowanie rebelii syryjskiej, więc to jest diametralna zmiana, która jednak gdzieś tam powiedzmy wisiała w powietrzu. Wspominaliśmy wcześniej, że 2018 rok to jest moment, kiedy Zjednoczone Emiraty Arabskie właśnie otwierają swoją ambasadę ponownie w Damaszku. Natomiast Emiraty jednak od 2018 roku do teraz bardzo mocno lobbowały i w Zatoce, i w Waszyngtonie na rzecz Syrii. Tak naprawdę tutaj nie było żadnego porozumienia. Na przykład Arabia Saudyjska bardzo mocno sprzeciwiała się właśnie tej idei, żeby Syria została przywrócona w prawach członka Ligi Państw Arabskich. Tutaj też dużo zmieniło z jednej strony te ponowne otwarcie saudyjsko-irańskie, a z drugiej strony też to trzęsienie ziemi, które mieliśmy na początku roku w Turcji i Syrii, to też otworzyło taką linię kontaktu w zasadzie pomocy humanitarnej i też jakoś pozwoliło jednak Damaszkowi zbliżyć się do Zatoki Perskiej. Natomiast właśnie pytanie, na ile to jest realna korzyść dla Asada, bo z jednej strony będzie to duże zwycięstwo dyplomatyczne, jeżeli Syria zostanie przywrócona właśnie w prawach członka Ligi, a najbliższy szczyt jest właśnie w maju w Arabii Saudyjskiej i są oczekiwania, że to już wtedy nastąpi. No to na pewno, tak jak mówię, właśnie duże zwycięstwo dyplomatyczne, no ale jest kwestia tych amerykańskich sankcji, tak, którymi Syria jest nadal oburzona, więc kraje arabskie nie będą mogły wziąć udziału w odbudowie kraju, więc to jest duży problem. No natomiast na pewno Syryjczycy będą chcieli się uzyskać z tego ocieplenia stosunków, nawet jeżeli to nie będzie teraz jeszcze przywrócenie w prawach członka Ligi, ale takie ocieplenie jednak stosunków z Zatoką będą starali się uzyskać jak najwięcej, bo też dla Syryjczyków, oni często są sprowadzani, że Syria to jest po prostu sojusznik Rosji i sojusznik Iranu, natomiast to jest trochę bardziej skomplikowana kwestia, bo jednak Syryjczycy też chcą być panami po prostu we własnym domu i też wykorzystywali w przeszłości te różne niesnastki między Rosją a Iranem do wzmocnienia swojej pozycji i też wydaje mi się, że takie uzyskanie, nawet jeżeli tylko poparcia dyplomatycznego ze strony krajów arabskich, jednak będzie powodowało, że Asad będzie starał się wzmacniać swoją pozycję względem Rosji i Iranu, po prostu sygnalizując takie ocieplenie stosunków z Arabami.
Czy tutaj też nie mamy, tak jak trochę podobnie jak w przypadku Jemenu, zmęczenie całym konfliktem? No, państwa sunnickie, arabskie, no niespecjalnie osiągnęły swoje cele w Syrii, można powiedzieć. No, okej, reżim Asada jest mocno osłabiony, Syria jako państwo jest mocno osłabione, ale z drugiej strony tego przewrotu sunnickiego, który był wspierany przez te państwa, no, ten przewrót nie nastąpił ostatecznie. Tak, to prawda. No, kraje Zatoki Perskiej, które wspierały rebelię syryjską, to bardzo mocno ten konflikt przegrały, bo z jednej strony właśnie władza Asada została utrzymana. Okej, okay, to jest słaba władza, wspierana w dużej mierze taką pomocą kroplówkową ze strony Rosji, ze strony Iranu. Natomiast jednak Asad trzyma się i będzie rządził Syrią. To niezależnie od tego właśnie, czy będą te amerykańskie sankcje, czy nie, no Asad jednak utrzyma się władzy. No a z drugiej strony właśnie też zobaczmy, co zostało z tej właśnie sunnickiej, z tej idei sunnickiego przewrotu. Tak naprawdę wszystkie ugrupowania rebelianckie zostały podporządkowane Turcji. Nawet ta odnoga syryjskiej Al-Kaidy, która nadal działa przecież w Idlib, ona też próbuje się przymilać do Turcji i patrzeć właśnie przede wszystkim na Turcję, na to, co Turcy robią i tak dalej, i tak dalej. No też trzeci gracz, Kurdowie, no ale Kurdowie są całkowicie tutaj uzależnieni od tej pomocy amerykańskiej, więc tak naprawdę kraje z Zatoki Perskiej nie mają swojej formacji, która w jakiś sposób mogłaby tutaj wpłynąć już na losy tego konfliktu w Syrii. Więc tak, jak najbardziej jest to właśnie takie zmęczenie tym konfliktem i też uznanie swojego błędu, że Zatoka próbowała obalić Asada, odsunąć go od władzy. To się nie udało, więc po prostu trzeba jednak teraz z Asadem się dogadać, zwłaszcza, że też dla Zatoki Perskiej jednak liczy się to, że Asada należy wzmocnić. Okej, to nie był ich idealny scenariusz, żeby Asad wygrał tę wojnę domową, ale jeżeli on ją wygrał, no to trzeba Asada wzmocnić, żeby nie dopuścić do takiej sytuacji, że teraz Syria będzie takim poletkiem, gdzie będzie rządziła Turcja, Rosja i Iran, no bo to też jest dla krajów arabskich niekorzystne i bardziej opłaca się wzmacnianie właśnie tej samodzielności Asada niż tych graczy zewnętrznych. Te wszystkie ugrupowania rebelianckie, ale też ludzie, nie tylko mówimy tutaj o ugrupowaniach dżihadystycznych, ale uchodźcy syryjscy, którzy są, przebywają na terenie Idlibu i północno-zachodniej Syrii, nazywały te całe porozumienie zdradą. Czy tak naprawdę im już pozostała tylko Turcja? Czy jakby Turcja będzie rozdawać w tym momencie karty w tym regionie i kontrolować sytuację? I czy może jest szansa, że jednak Turcja też się dogada z Asadem i no, cały projekt, cała rebelia się skończy, jakby nastąpi jakieś uspokojenie walk wewnętrznych? To jest ciekawa właśnie kwestia postawy Turcji, bo Turcja jednak też bardzo mocno chciała Asada obalić. To, że oni potem prowadzili interwencje stricte przeciwko Kurdom, no to już jest kwestia tej zmienionej perspektywy, bo 2015 rok wchodzą Rosjanie i Turcy zdają sobie sprawę z tego, że już Asada nie obalą. Natomiast właśnie początkowo byli też właśnie za odsunięciem Asada od władzy i instalacją jakiejś sunnickiej władzy w Damaszku. Natomiast obecnie Turcy wysyłali bardzo silne sygnały do Damaszku, żeby dogadać się w jakiś sposób. Też Erdoğan mówił, że on nie miałby problemu z tym, żeby spotkać się z Asadem, więc to jest ogromna zmiana w tureckiej polityce zagranicznej. Natomiast wydaje mi się, że jednak Syryjczycy tak dość niechętnie podchodzą do tej normalizacji. Właśnie to jest specyficzne, że paradoksalnie Damaszek niekoniecznie podchodzi bardzo entuzjastycznie do normalizacji z Turcją. No bo przede wszystkim Syria zastanawia się, jakby to miało wyglądać, no bo są tureckie wojska nadal na terenie Syrii i też Syryjczycy zdają sobie z tego sprawę, że Turcy są niezadowoleni z obecnej sytuacji, w której no nie udało im się zlikwidować tej takiej quasi-państwowości kurdyjskiej. Tak, więc tak naprawdę dla Turcji to jest troszeczkę taki otwarty konflikt. Oni z jednej strony najchętniej właśnie dogadaliby się z Asadem, ale z drugiej strony utrzymaliby swoje wojska na terenie Syrii.
No i to Syryjczykom bardzo, bardzo mocno się nie podoba, bo z perspektywy Asada najlepiej było po prostu, gdyby Turcy wycofali się całkowicie. I tutaj na teren Idlib, na teren właśnie kantonu Afrin, całą tą część terytorium Syrii, którą okupują teraz Turcy, żeby tam wszędzie mogła wejść syryjska armia. No i to jest właśnie ciężka sytuacja, bo tu obie strony mają zupełnie inny pogląd na to, jak osiągnąć tę normalizację relacji. Być może będą jakieś, no bo też już są tak naprawdę spotkania niższego szczebla właśnie między Syryjczykami a Turkami za pośrednictwem Rosjan, więc jakieś spotkanie, jakiś dialog będzie kontynuowany, ale czy to przełoży się na taką normalizację i na to spotkanie właśnie Asad-Erdoğan, to ciężko powiedzieć, bo Turcy też musieliby dojść do takiej właśnie sytuacji jak Arabowie, że uznać, że ta polityka ich nie działała i lepiej po prostu odpuścić sobie kwestię Syrii, wycofać swoje wojska, zostawić ten teren cały Asadowi. Tylko pytanie właśnie, na ile ta polityka turecka jest elastyczna, no bo tak naprawdę rozwiązanie, którym oni całkowicie wycofaliby się z Syrii, no jest korzystne i to jest korzystne, bo umożliwia dogadanie się z Asadem, ale też umożliwia zmniejszenie napięć ze Stanami Zjednoczonymi, bo też no, tak jak ostatnio mieliśmy atak właśnie na szefa syryjskich sił demokratycznych, tak to akurat na terenie północnego Iraku było. No ale to jest jednak syryjski Kurd i też za tym atakiem najprawdopodobniej stali Turcy w konwoju, którym poruszał się właśnie Mazlum Abdi, czyli właśnie ten szef syryjskich sił demokratycznych, byli obecni Amerykanie. No i to jest właśnie sytuacja na pograniczu właśnie turecko-syryjskim i turecko-irackim, że tureckie drony atakują konwój, w którym jadą amerykańscy wojskowi. Tak więc sytuacja po prostu absurdalna. No ale to też pokazuje właśnie, jak mocno Turcy są nastawieni właśnie tak agresywnie do Kurdów i próbują, mimo tego, że widzą, że to nie działa, to jednak cały czas próbują ten konflikt z Kurdami rozwiązać siłą. No bo to z jednej strony to są jakby dwa sprzeczne wektory. To znaczy z jednej strony tureckie społeczeństwo i Turcja w ogóle zmęczona jest obecnością masy syryjskich uchodźców. To jest jeden z głównych tematów wyborczych dzisiaj, tak? Więc jakby możliwość ich powrotu do domu, czyli uspokojenie konfliktu, byłaby pewnym sukcesem dla Turcji. Ale z drugiej strony, jeżeli za tym, tak jak pan mówi, stałoby wycofanie się wojsk tureckich z Syrii, no to dla obecnej ekipy rządzącej byłby to cios, bo by to oznaczało właśnie przyznanie się do błędu. Także wysłaliśmy wojska i właściwie nic nie osiągnęliśmy, wracamy. Trudno by było to chyba sprzedać jako sukces. Przynajmniej więc do wyborów nic nie nastąpi w tym. Tak, zdecydowanie. No jednak Turcy stali się troszeczkę, a w zasadzie prezydent Erdoğan stał się troszeczkę zakładnikiem właśnie takiej swojej konfrontacyjnej polityki, bo on zawsze mówił, że my możemy wejść do Syrii w każdym momencie, zrobić porządek z Kurdami. No i to jest takie straszenie, gdzie tak naprawdę w związku z tym, że Kurdowie mają te gwarancje amerykańskie wojska są na terenie Syrii, no to Turcy nie mogą z tym nic zrobić. Tak? I właśnie z jednej strony teraz, tak jak właśnie pan mówi, najlepiej Turkom by się było pozbyć uchodźców syryjskich, no bo to jest temat, który jednak powoduje zażartą taką dyskusję w tym społeczeństwie tureckim. Natomiast właśnie no, nie ma jak tego zrobić, tak? No bo właśnie pozostaje otwarta kwestia kurdyjska. Więc no, też osobiście nie spodziewałbym się, że tu będzie jakaś zmiana do wyborów, zwłaszcza, że wybory już w maju, więc raczej tutaj na tym polu do tego czasu zmiany nie będzie. To jeszcze przyjrzymy się może na chwilę Libanowi, bo to też było miejsce starcia wpływów sunnickich i Iranu, Hezbollahu. Zdaje się, Hezbollah dalej być mocny, a nawet czytałem ostatnio komentarze, że właściwie nigdy nie był tak umocniony i pewny siebie, jak jest w tej chwili, co powoduje różne problemy oczywiście dla Izraela, ale może zostawmy Izrael z boku, nie? Spróbujmy powiedzieć, czy to, co się dzieje między w tej chwili Iranem a Arabią Saudyjską, wpłynie na Liban. Z drugiej strony nawiążę do tego, co pan mówił na temat Syrii i sankcji,
Liban mocno obrywa z powodu amerykańskich sankcji, bo to Liban był tym jednym z korytarzy, do których płynęły wymiany handlowe do Syrii. W tej chwili Liban tej wymiany handlowej nie może prowadzić. No tak, to prawda. Liban tutaj bardzo, bardzo odczuwa też te sankcje, bo on jest gospodarczo, finansowo mocno powiązany właśnie z Syrią. Jeżeli chodzi o to, czy ta normalizacja Arabii Saudyjskiej a Iranu przełoży się na jakąś zmianę w Libanie, wydaje mi się, że chyba jednak nie. Z tego względu, że Saudowie, którzy przez lata pompowali jednak grube miliony w Liban, teraz zdają się troszeczkę tak jednak stać z boku i przyglądać się temu wszystkiemu, co się dzieje w Libanie, bo Liban tak naprawdę od 2019 roku no jest i gospodarczym, i politycznym bankrutem. Obecnie mamy też w ogóle spór co do tego, czy obecne władze, które rządzą krajem, są legalne, no bo z jednej strony kadencja prezydenta UNA skończyła się. Odbyło się, wydaje mi się, że chyba już 11 rund właśnie wyborów, gdzie w parlamencie głosuje się na nowego prezydenta i nie ma tego nowego prezydenta. Jest też rząd premiera Mikatiego, który tak naprawdę miał rządzić tylko do końca kadencji prezydenta Auna, a jednak pozostał i rządzi nadal i tak naprawdę też wykonuje obowiązki prezydenta. Więc no, sytuacja wszechmiar absurdalna, no ale sytuacja też, która właśnie wzmacnia w głównej mierze Hezbollah, tak? Który tak naprawdę zawsze był państwem w państwie, a teraz w momencie, gdy to państwo libańskie no nie zdaje tego egzaminu. No powiedzmy sobie, prawie w kategoriach ekonomicznych to jest państwo praktycznie upadłe w tym momencie, jeżeli mówimy o ekonomicznej gospodarce. Zdecydowanie, a Hezbollah właśnie istnieje, ma siłę polityczną, ma siłę wojskową i też właśnie te wpływy, które idą, te pieniądze, które Hezbollah zarabia, no one są, bo często czasami zarzuty pojawiają się, że Hezbollah wyprowadza pieniądze z budżetu libańskiego. Tak, to prawda, ale z drugiej strony Hezbollah też finansuje się w dużej mierze właśnie z działalności, która jest nielegalna, tak, z handlu bronią, z handlu narkotykami, z wielu różnych zajęć. Prania pieniędzy w Ameryce Południowej. Tak, tak, dokładnie, dokładnie. Więc no, źródeł finansowania Hezbollah ma i jego ten kryzys tak mocno nie dotyka, tak jak, no, tak jak mówimy, Liban jest krajem upadłym, natomiast Hezbollah w tym środowisku sobie jak najbardziej radzi. Jakby tak podsumować, to stan gry na chwilę obecną, tej rywalizacji Iranu, Arabii Saudyjskiej powiedzmy, jeżeli zobaczymy sobie, kto tak naprawdę na tych, powiedzmy, ostatniej dekadzie tych różnych konfliktów, kto zyskał na Bliskim Wschodzie w tym momencie, bo z jednej strony mamy Jemen, gdzie Arabia Saudyjska musi uznać Hutych. Z drugiej strony mamy Syrię, gdzie no, państwom sunnickim niespecjalnie udała się zmiana. Czy można tutaj wskazać państwo, które bardziej zyskało kosztem drugiego? Wydaje mi się, że ciężko by było wskazać, bo na niektórych polach, na przykład jeżeli spojrzymy na taki regionalny układ sił, to jakie kraje mają właśnie wpływy, czy to właśnie w Iraku, w Syrii, Libanie i tak dalej, to tutaj bardziej właśnie Iran zyskał, no bo jednak Iran, mimo tego, że on bezpośrednio na przykład nie kontroluje tych różnych frakcji w Iraku, to jednak są frakcje, które są przyjazne Iranowi, też podobne sytuacje, czy to w Syrii, czy właśnie w tym upadłym Libanie. Też ten Jemen, gdzie tak naprawdę Huti nie są taką siłą proxy Iranu, natomiast no jednak są też związani z Iranem. Więc jeżeli spojrzelibyśmy sobie na mapę i na mapie zaznaczali różnymi kolorami te kraje, które są proirańskie w jakiś sposób, to jednak wyszłoby, że Iran zyskał. Tylko że z drugiej strony tak naprawdę no koszty, które Iran poniósł, zwłaszcza gospodarcze, no to są ogromne, no bo jeżeli spojrzymy się na Saudów, i oni oczywiście, oni zmarnowali miliardy dolarów właśnie w Jemenie, ale z drugiej strony oni właśnie mają Saudi Vision 2030, modernizują swoją gospodarkę, bardzo mocno wzmacniają się wewnętrznie, natomiast jeżeli spojrzymy na Iran, no to okej, w regionie zyskali, no, natomiast jak wygląda sytuacja w kraju? No, Iran jest cały czas pod sankcjami, jest kwestia właśnie tych strukturalnych problemów gospodarczych, też kwestia starzejącej się infrastruktury wydobycia ropy naftowej czy gazu, bo przecież też
podpisaniem JCPOA to miał być taki moment, kiedy te zachodnie technologie Iran otrzyma, dokona modernizacji swoich instalacji i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, to oczywiście nie nastąpiło. I w Iranie no bardzo, też jak widzieliśmy protesty w zeszłym roku, przede wszystkim społeczeństwo irańskie jest mocno z tego wszystkiego niezadowolone, tak? Więc powiedzmy tak, to co widzimy z przodu, to co widzimy właśnie ten front Iranu, to oczywiście to jest wszystko bardzo mocne, tylko właśnie trzeba zastanowić się, co się kryje tak naprawdę tam z tyłu. Czyli to widzimy właśnie no, fajny obszar do badania, to ciekawy, to znaczy to, że ekspansja międzynarodowa, polityczna, poprzez też użycie siły, nie tylko na przykładzie Iranu, ale też na przykładzie Turcji, powoduje to, że no, główne koszty potem dotyczą gospodarki, społeczeństwa i tego, jak społeczeństwo żyje. I pytanie, czy taka inwestycja kiedykolwiek się zwróci? Tak, dokładnie. To właśnie też jest dobry przykład Turcji, tak? Która bardzo konfrontacyjną politykę prowadziła i też tradycyjnie wobec Greków, wobec przecież tutaj Syrii, nawet w pewnym momencie, nawet jak Rosja rozpoczęła swoją interwencję, to przecież tam był zestrzelony też samolot, więc też mocno konfrontacyjnie wobec Rosjan. No ale to taki właśnie na koniec dnia to wszystko ma swoje koszty, które przychodzi zapłacić, to najczęściej właśnie nie armii, czy właśnie dyplomatom, a jednak w kraju, właśnie społeczeństwu danego kraju, który prowadzi taką konfrontacyjną politykę. Więc no tak, to zdecydowanie bardzo ciekawe, że jednak można na zewnątrz machać mocną szabelką, ale potem okazuje się, że jednak budżet w kraju też nie jest z gumy, w skrócie mówiąc, i też te koszty trzeba zapłacić. Dziękuję bardzo za ciekawe podsumowanie wydarzeń ostatnich na Bliskim Wschodzie. Ze mną rozmawiał Tomasz Rydelek z Pulsu Lewantu. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia. Dziękuję bardzo.